Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj szybki przerywnik. Bandy kosmicznych Marines Chaosu w skrócie HWDP. Rozbójnicy Adharona. Ad Ad rozbójnicy naprawdę? Adharons Rivers, Rivers. Rozbójnicy Adharona to Dawid poleciał tutaj. Może to są faktycznie rozbójnicy. E, rozbójnicy Adharona to okrutna ban. Rozbójnicy i okrutna. No dobra, uh, Adharons Rivers <laughs> Nie mogę. Dobra, uh, Adharons Rivers to okrutna banda kosmicznych Marines Chaosu, której Marines, przynajmniej w czasach powstania bandy, wywodzili się z lojalistycznego zakonu kosmicznych Marines Synów Guillimana. Obecnie... Synów Guillimana? No proszę. Obecnie uh, Rivers operują w małych, renegackich grupach korsarzy pod dowództwem byłego kapitana zakonu Synów Guillimana, Atarona ta szczególna banda kosmicznych marii z chaosu została zidentyfikowana przez siły Imperium w czasie oblężenia Wrax O Wrax w 813 roku 41. milenium, gdzie heretycy Astarte brali udział w obronie planety przed imperialną inwazją. słynne wydarzenia, w których właśnie z których słyną rozbójnicy Atarona, genocydy Kenbaeks, 709 rok 41. milenium, rozbójnicy zainspirowali Serię krwawych powstań i zamieszek na Tuzinie Światów w Mgławicy Knbikes, w próbie obalenia lokalnej, słabej i zbyt rozciągniętej władzy imperium w regionie. Chociaż Aeron o tym nie wiedział, osławiony wolny handlarz Joe Zuckerman a, i jego arcy-militant Thor Malkin, w przyszłości znany jako Inkwizytor Malkin, byli wówczas obecni w regionie, budując silne szlaki handlowe prowadzące do zewnętrznych układów gromady. Zuckerman odpowiedział na. Rozruchy doprowadzając do krwawych reperkusji, niszcząc powstania przy pomocy własnych wojsk, na których czele stanął Thor Malkin. Wydarzenie to nazwano genocydami Kębeksu. Jak powszechnie się uważa, rozbójnicy Atarona uciekli z regionu, najwyraźniej lękając się starcia z silniejszymi wojskami wolnego handlarza, a to ci dopiero. Od tamtej pory kroniki imperium na temat tej bandy chaosu milczały aż do oblężenia wraks, mającego miejsce całe stulecie później. Słynni członkowie bandy, Ataron, były kapitan z zakonu synów Gilimana, został zepsuty mocami chaosu, w związku z czym zaczął szukać towarzystwa podobnych mu, zepsutych kosmicznych Marines z jego byłej kompanii, pragnąc już tylko plądrować i rabować Ziemię, Imperium ludzkości w imieniu mrocznych bogów. Oblężenie Wrax było pierwszą kampanią, w czasie której rozbójnicy Adharona walczyli u boku innych sił kosmicznych Marines chaosu. Barwy i symbole rozbójnicy Noszą ciemno-niebieski pancerz wspomagany, obramowanie ich na ramienników jest srebrne. Symbolem bandy jest srebrna czaszka na środku ośmioramiennej gwiazdy. Chaosu. I to tyle, jeśli o ten krótki przerywnik e, BKMCHWDP. E, na dzisiaj, tak więc dziękuję Wam bardzo. <grywia> Rozbójnicy, nie no, Dawid, dałeś czas. <grywia> Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.